Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie. Witam Was bardzo serdecznie jak w każdy poniedziałek, 19.30. Fami Wita i zapraszamy na kolejny webinar. Tym razem jest to temat niezwykle ciekawy, niezwykle wciągający jak zawsze i niezbędny w pracy każdego z nas. Odpowiedzialny też za nasze zdrowie psychiczne. Oczywiście trochę się podśmiechuję, ale mówię o wszystkich osobach, które pracują z grupami. Dlatego, że dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak wyciszyć grupę, ćwiczenia i relaksacje dla dzieci i młodzieży, właściwie to głównie będą to relaksacje poprzedzone czy uzupełnione ćwiczeniami. Ja się nazywam Joanna Krysiak, jestem pedagogiem rodzinnym, terapeutą integracji sensorycznej, trenerem wielu metod wspierających rozwój dzieci na różnym ich etapie. Jestem też nauczycielem WF-u i instruktorem gimnastyki korekcyjnej, oczywiście trenerem sensa gimnastyki mózgu, gdzie również dziecko. Mnóstwo relaksacji i stąd też taki temat, ponieważ wiem, że bardzo dużo osób po prostu czeka. Na te tematy, które pomogą im trochę te grupy nasze zwariowane okiełznać, ale nie tylko w taki sposób, żeby kazać siedzieć mi cicho, ale żeby zrobić to przede wszystkim mądrze. Zanim zaczniemy, jak w każdym dobrym kinie, są zapowiedzi, są zwiastuny i są też reklamy, więc dzisiaj będzie tak jak w kinie, ale mam dla Was mnóstwo informacji ciekawych, bardzo ważnych dla mnie i dla pozostałej naszej ekipy famigowej, dlatego zostańcie z nami do samego końca, bo naprawdę. Warto posłuchać to, co nowego e, przynosi nam wiosna, przynosi nam, e, no już nie będę zdradzała co, ale za chwileczkę się wszystkiego dowiecie. No przywitajcie się ze mną, dajcie znać, że jesteście. E, już na ten moment ponad pół tysiąca osób w pierwszych minutach e, i powolutku dołączacie, także zapraszam e, szybciutko przed ekranem. Za tydzień bardzo ważny temat: trening zastępowania agresji w przedszkolu i w szkole. Scenariusze zajęć. Natomiast będzie też o samej metodzie, o tym, jakie są najciekawsze elementy tej metody. Magdalena Perzyńska, specjalistka od spraw trudnych, na pewno świetnie sobie poradzi z tym tematem. Jest to taka metoda, która coraz jest popularniejsza, coraz większe grono zwolenników swoich ma w zastępach nie tylko nauczycieli, ale też terapeutów i różnych. Innych profesjonalistów. Także szczególnie polecam, jeżeli borykacie się z zachowaniami agresywnymi, agresywnymi wśród dzieci lub młodzieży, to myślę, że jest to dla was jak najbardziej webinar. Więc dodawajcie się. Pamiętajcie, że zawsze tutaj obok udostępniamy link bezpośredni do tych webinarów, które będą w przyszłości. Można też to wszystko znaleźć bez problemu na naszej stronie i na Facebooku. Sensoryczne lato w przedszkolu i szkole, zabawy i prace plastyczne to jest najbardziej kochany przez Was webinar. Teraz w tym roku Kasia Piekaczyk podjęła się zorganizowania całego roku sensorycznego, czyli mieliśmy sensoryczną jesień, sensoryczną zimę, sensoryczną wiosnę, więc siłą rzeczy przychodzi czas na sensoryczne lato i o tym właśnie Kasia będzie opowiadała. Mnóstwo ciekawych, nietypowych, niespotykanych zabaw, ćwiczeń, inspiracji jak zwykle przepełniony, wylewający się pomysłami po prostu e-book będzie do tego dołączony, więc już teraz reklamuję, już teraz zachęcam, żeby Dołączać do wydarzenia, można od razu już kupować te pakiety, na przykład, jeżeli będziecie kupowali pakiet z dzisiejszego webinaru, to jak najbardziej można dodać już te przyszłe i mieć po prostu z głowy, one przyjdą sobie na spokojnie na waszą pocztę. No i trum, to tu, to tu, tum, coś o czym troszeczkę mówiłam, takie nieoficjalne, ale ostatnio tak sobie podsumowywaliśmy trochę naszą pracę i Famiga oficjalnie jako firma, jako też nasze logo, jako nazwa powstała 14 lat temu. My oczywiście też z Kasią znamy się dłużej i, i długo też wcześniej razem pracowałyśmy i stąd też narodziło się właśnie taki pomysł, żeby taką Famigę otworzyć w Krakowie. Najpierw mieliśmy jedną lokalizację, potem dwie, potem trzy, potem to wszystko ewoluowało, była sala doświadczania świata, teraz są gabinety sensowne, historyczne, więc no mnóstwo mnóstwo lat za nami, mam nadzieję, że przed nami również, ale też cztery lata webinarów. Cztery lata dokładnie temu był, odbyły się pierwsze webinary. Ja pamiętam, że ja sama osobiście prowadziłam pierwszy webinar w pierwszy poniedziałek o 19.30 przyszło na niego 3200 osób i pamiętam to do dzisiaj i cały czas tak mrugałam oczami, nie mogłam uwierzyć, że skąd tyle osób się wzięło w internecie a, a to byliście Wy i wiem, że wielu z Was jest z nami do dziś i tego no, Wam też życzę, żebyście byli z nami jak najdłużej, żebyśmy my mogli dla Was te webinary prowadzić, żebyśmy mogli się z Wami dzielić tym, co przez te 14 lat udało nam się nauczyć ale też więcej i wcześniej w innych instytucjach Instytucja, gdzie pracowaliśmy, i razem tworzyć taką naszą wspólnotę famigową, takiej współczesnej edukacji, personalnej edukacji, kreatywnej edukacji, żebyśmy mogli no, razem tworzyć taki, taką inną jakość, która mam nadzieję, że jest widoczna i wiem, że po polsce i nie tylko po Polsce sobie krąży. Więc chętnie przyjmiemy życzenia. Jeżeli ktoś ma ochotę napisać w komentarzu, kilka takich słów, wzruszeń, może teraz. O czymś sobie przypomnieliście, to oczywiście jest to jak najbardziej wskazane. Ja myślę, że no, moi współpracownicy nie wiedzieli, że ja ten post tutaj dołączyłam do prezentacji. Ja go dołączyłam w ostatniej chwili, bo, bo my to wszystko sprawdzamy przez kilka osób. Taka prezentacja jest sprawdzana zanim ona zostanie pokazana. Więc. Pożyczcie im i mnie może też e, wszystkiego najlepszego, żebyśmy poczuli, że to, co robimy, ma sens i żebyśmy mieli jeszcze więcej sił i energii do tego. E, 14 ra razem, 4 lata mm, webinarów i słuchajcie, kolejne nasze dziecko. E, tak trochę w prezencie urodzinowym, ale myślę, że też siłą rzeczy. Wiele, wiele lat. Ja myślę, że już. Ponad 17 prowadzimy taki kurs animatora zabawy, kompleksowy kurs animatora zabawy, takie kursy, takie szkolenia odbywały się zawsze stacjonarnie. To też jest taka zabawa, dosyć kreatywna. Mamy też takie swoje podejście do, do tego, jak taka animacja zabawy powinna wyglądać. No i siłą rzeczy powstało kurs online. I teraz, jak tylko macie gdzieś kartkę, zapiszcie sobie animator.famiga.pl, albo wejdźcie sobie od razu na tą domenę, na tą stronę, jeżeli możecie, jeżeli nie oglądacie. Na telefonie, tylko na komputerze, to od razu sobie wpiszcie ten adres. Zapraszam Was tam. To jest naprawdę nasze wielkie dzieło. Ja się tym będę bardzo chwalić. Zaraz po o Gimnastyce Mózgu kolejny kurs taki wielogodzinny, pełnometrażowy, który chcielibyśmy Wam udostępnić. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że od dziś trwa przedsprzedaż. Kompleksowy kurs animatora zabawy to certyfikowany kurs online. Jest tam mnóstwo filmów instruktażowych, materiały szkoleniowe gotowe scenariusze chusta animacyjna, bańki mydlane, mnóstwo sztuczek, jak je robić, jakich błędów unikać, konkurencje piknikowe, zabawy muzyczne, gotowe scenariusze, które można wziąć i od razu robić pełną animację, zabawę, imprezę, zabawy w kole, malowanie twarzy, również takie krok po kroku proste wzory i przede wszystkim zachowujące zasady bezpieczeństwa, tatuaże brokatowe, dekoracje balonowe, formowanie balonów, także cała masa rzeczy, które z jednego kursu można się dowiedzieć. I to jest właśnie, na tym polega jego kompleksowość, więc bardzo polecam nie tylko nauczycielom, nie tylko osobom, które pracują z grupami, nie tylko animatorom, ale polecam też rodzicom, jeżeli chcecie zorganizować jakąś atrakcję na przykład na urodzinach swojej pociechy albo często macie gości w postaci małych ludzi, to jak najbardziej są to takie rzeczy, które wam urozmaicą te popołudnia spędzone razem. Kompleksowy kurs animatora dzisiaj rusza przed sprzedaż, czyli od dzisiaj 13 maja do 20 maja tylko 8 dni. Takiej wyjątkowej, specjalnej, niskiej ceny. Też z okazji trochę naszych urodzin, trochę tego, że to jest pierwsza edycja takiego kursu online w naszym wydaniu. 347 zł zamiast 447, tylko przez 8 dni wystarczy wejść na tą stronę animator.famiga.com i tam go sobie zakupić, do czego bardzo naprawdę zachęcam i szczerze mogę go polecić i wiem, że mnóstwo osób z niego korzysta do dziś, z tych informacji, które tam się nauczyło, wielu animatorów od tego kursu u nas właśnie zaczynało, jeżeli jest tu jakiś taki animator, ogląda nas dzisiaj, to też podzielcie się, przywitajcie się, dajcie znać, przybicie nam piąteczkę, wyślijcie serduszko i zawsze to takie miłe pozdrowienia gdzieś z zamierzchłej przeszłości. Rozpoczęcie kursu będzie 27 maja, co oznacza, że możecie go kupić teraz właśnie w przedsprzedaży, a uruchamiamy go na platformie 27 maja i później już będzie można go zakupywać w tej regularnej cenie, czyli 447 zł. Czyli nawet jeżeli teraz nie chcecie, nie macie ochoty, wahacie się, chcecie sobie to przemyśleć, to później cały czas on będzie dostępny w sprzedaży, więc jak najbardziej będzie można go sobie później również zakupić. Dajcie znać, co myślicie o tym. Widzę, że się cieszycie, widzę, że gratulujecie, życzycie nam wszystkiego najlepszego i też bardzo dziękuję. 189. webinar dzisiaj. Poprzednie webinary są dostępne na YouTube, są na naszej stronie, są na naszym facebooku, więc jak najbardziej można sobie tam zaglądać i wszystko oglądać. A pakiet szkoleniowy z dzisiejszego webinaru jest niezwykle bogaty. Dwie książki aż, ale oprócz tego jak zwykle imienne zaświadczenie, cała ta prezentacja dzisiaj to jest 80 slajdów. Karty regulacji, czyli nasz hit, również który powstał, powstał no kilka lat temu, czekajcie, jak Wam to, tak Wam pokazuję, do kamery. On tutaj jest w wersji niewydrukowanej, ja go ostatnio pokazywałam na webinarze o przebodźcowaniu w wersji już takiej zalaminowanej, wyciętej. On też będzie się pojawiały, te karty będą się pojawiały w trakcie dzisiejszego webinaru na filmikach i te karty regulacji są hitem. Dlatego, że się po prostu sprawdzają. To jest jedna z najlepiej sprzedających się rzeczy chyba u nas w ogóle. Ale dla mnie najważniejsza dzisiaj jest ta książeczka, czyli autorskie relaksacje dla dzieci i młodzieży, jest ich 15, ale zobaczcie, to jest taka grubsza książka, i również ona tutaj zawiera nie tylko same relaksacje, już się tutaj przyłączam przełączam. Zobaczcie, jest relaksacja. Starałam się tak robić, żeby było wygodne w wydruku, żeby jedna relaksacja była na jedną stronę. One są jak zwykle pięknie. Mam nadzieję, że Wam się też to podoba graficznie opracowane. Czasami są jakieś obrazki, które pomagają w wyobrażeniach, które gdzieś tam do tych relaksacji przynależą, więc można też dzieciom pokazywać. Są oczywiście, jest wprowadzenie zawsze teoretyczne, żebyście wiedzieli, jak to zrobić, na czym polega dana metoda. Są, tak jak mówię, właśnie obrazki, są teksty tych relaksacji. To jest jeden z moich ulubionych. Zobaczcie, jaki piękny, piękny lew. Jest, o plaża, proszę bardzo różne instrukcje, same obrazki akurat mi tu wyskakują i właśnie tam są te relaksacje także, także też no, zapraszam bardzo polecam znowu dzisiaj ja mówi, ostrzegałam, że będą reklamy, ostrzegałam także już kończę i przechodzę do, do meritum, to te karty relaksacji 84 kart, można je pociąć, można rozwieszać, dzieciom, dzieciom gdzieś wieszać, dzieci sobie wybierają Uczą się, w jaki sposób można się relaksować. Zobaczcie, aż 84 sposoby na to, jak wyregulować dziecko albo samego siebie. Ale jeszcze można pewnie i więcej wymyślić, więc też fajna nauka tego, że na wyciszenie nie jest tylko jedna sposoba, ale jest ich więcej. I w związku z tym, że ten pakiet dzisiaj jest ogromnie bogaty i coraz bogatsze są te nasze pakiety. I ogrom pracy i serca wkładamy w to, zresztą dobrze wiecie, w przygotowanie się do tych webinarów. Podjęliśmy bardzo trudną dla nas decyzję, ale jakże ważną, żeby troszeczkę zmienić formę sprzedaży. Do dnia premiery, czyli do dzisiaj, do północy, cena za ten cały pakiet to jest 19 zł. Czyli tak naprawdę nic się nie zmienia dla osób, które będą kupowały te pakiety wcześniej. Natomiast po dniu premiery cena to 24 zł. Te, czyli całe 5 zł. Słuchajcie, po tych 4 latach zdecydowaliśmy się podnieść cenę pakietów i myślę, że jest to adekwatne. I myślę, że nie jest to adekwatne do tego, co dostajecie, ale mimo wszystko mamy nadzieję, że nie będzie to utrudnieniem. A tym bardziej docenicie to, jak dużo czasu, i energii i serca wkładamy w przygotowanie tych pakietów. Czyli powtórzę: do dzisiejszego dnia, do północy. I tak będzie w przypadku każdego następnego webinaru 19 zł kosztuje, czyli tak jak zawsze pakiet, a po premierze po północy ta cena będzie się zmieniała na 24 zł. Wszystkie poprzednie webinary, wszystkie poprzednie pakiety są w starej cenie. Nic nie działa wstecz, także tutaj dotyczy to tylko przyszłych webinarów. Jeżeli coś jest niejasne, to piszcie, my staramy się wszystko na spokojnie wszystkim wyjaśniać, i mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnych wątpliwości. Pakiet szkoleniowy jak zwykle można kupić na naszej stronie famiga.pl przez w189, czyli tak jak webinar 189, albo po prostu wejść na stronę famiga.pl w zakładkę zaświadczenia i tam wszystko znajdziecie i można sobie dorzucać do koszyka dowolną ilość tych pakietów. A my przechodzimy sobie do konkursu z nagrodami. Dzisiaj jest przesuperowa nagroda. Wiecie jak bardzo lubimy produkty Hayo, hayokids.pl. To są takie drewniane sprzęty do integracji sensorycznej, do równowagi, do dotykania, ale też są świetne wysypywanki. I dzisiaj taka wysypywanka jest do wygrania w kształcie motylka. Te wysypywanki będziemy też pokazywać na jednym z filmików dzisiaj. I żeby wygrać taką wysypywankę, takiego drewnianego motylka. Trzeba napisać swoją receptę na wyciszenie. Dajcie znać tutaj w komentarzu. Napiszcie nam, co was wycisza, co was najbardziej reguluje, co najbardziej re reguluje wasze dzieci, co najbardziej wycisza waszą grupę. Coś, co Wam przychodzi do głowy, to nie musi być zabawa, to nie musi być ćwiczenie, to może być coś zupełnie abstrakcyjnego, może jakiś zapach, może jakiś obraz, może jakaś wycieczka. Nie chcę podpowiadać, po prostu piszcie to, co przychodzi wam pierwsze do głowy, podzielcie się, myślę, że. Myślę, że to będzie ciekawa też lekcja dla, dla tych osób, które będą te komentarze czytały. I oczywiście trzeba udostępnić publicznie ten webinar. Czyli udostępniamy webinar, piszemy komentarz i bierzemy udział w konkursie. Trzy osoby wygrają. Jak zwykle, informacje o wygranych są na końcu, a ja przechodzę do planu webinaru. Dzisiaj zaczniemy sobie od relaksacji, zasad i wskazówek. Potem poznamy relaksacje sensoryczne, relaksacje ruchowe, relaksacja, relaksującą moc wody i piasku, relaksacje muzyczne, bajki relaksacyjne, a na koniec pytania i odpowiedzi. Oczywiście, wyniki konkursu, o którym przed chwileczką mówiłam. Czyli dużo będzie relaksu, możecie się rozsiąść, możecie sobie oglądać. Starałam się też tą prezentację tak estetycznie przygotować, żeby również dla oka była relaksująca relaksacja zasady i wskazówki o czym trzeba pamiętać ja zawsze lubię sobie przejść do etymologii, czyli właściwie co to znaczy, o czym my mówimy relaks od łacińskiego, łacińskiego laxo, czyli odprężać rozluźniać, uwalniać uwalniać napięcie, uwalniać nagromadzoną, jakieś nagromadzone złe myśli Przed, przedrostek re sugeruje, że czynność należy powtarzać wykonywać od nowa i o tym często niestety zapominamy Zapominam, raz na czas się gdzieś potrafimy zrelaksować, jednak relaksacja wykonywana regularnie przynosi największe i najlepsze skutki. Przebodźcowanie uruchamia obwód przetrwania. Dużo mówimy o przebodźcowaniu, ostatnio był też webinar o przebodźcowaniu, jeden z webinarów, bo ten temat również się u nas przewija, bo wiemy, że współczesna cywilizacja jest mocno intensywna, przebodźcowująca, obciąża układ nerwowy i niestety, kiedy ten układ nerwowy jest obciążony, to ma to niedobre konsekwencje dla naszego rozwoju. Przede wszystkim właśnie uruchamia ten obwód przetrwania, czyli ucieczki, walki, zamrożenia, zastygnięcia, wycofania się i w takiej atmosferze ciężko jest pracować, uczyć się, czy być wyciszonym. Relaksacje dla dzieci powinny być wprowadzane, gdy dziecko jest w dobrym humorze, czyli nie wtedy, kiedy jest w tym stanie zamarznięcia czy walki, nie wtedy, kiedy jest w w trakcie reakcji stresowych widzimy, o dziecko się stresuje, to chodźmy weźmy go na relaksację. To tak nie działa. Relaksację wprowadzamy wtedy, kiedy dzieci są w dobrym humorze, kiedy są właściwie już zrelaksowane i dobrze się czują, a my chcemy tylko nauczyć ich zachowywać ten stan. Uczyć tego momentu, że kiedy są już zestresowane, żeby umiały sobie do tego stanu, stanu relaksacji wrócić. Więc im częściej będziemy robili tą, te relaksacje w takich naturalnych momentach, w takich momentach, kiedy um, może nie wydawałoby się, że są bardzo konieczne, ale na przyszłość jako um, coś, po co potem można sięgać, jest jak najbardziej wskazane. Relaksacje dla dzieci powinny być. Ćwiczone regularnie, o czym już powiedziałam, krótkie. Nie zamęczajmy tych biednych dzieci czy młodzieży 30-45 minutami relaksacji. Chyba, że dzieci już są wyćwiczone i lubią i chcą, to jak najbardziej można, ale zazwyczaj te relaksacje powinny być krótkie i poprzedzone zabawą ruchową lub siłową, czyli na przykład intensywnym skakaniem, bieganiem, siłowaniem się, podejmowaniem różnych wyzwań, czyli najpierw musimy to ciało troszeczkę do tego relaksu pobudzić. Chociaż brzmi to troszeczkę no może paradoksalnie, ale im bardziej im dzieci te zmęczymy, ale nie taką zabawą właśnie cardio za bardzo, żeby je pobudzić, ale właśnie, że je tak zmotywujemy do, do ruchu, to łatwiej będzie im się później też rozluźnić. Dlaczego? Dlatego, że ważne jest odczuwanie wrażeń płynących z mięśnia rozluźnionego. Jeżeli weźmiemy takie dziecko prosto z ławki, które ma często te barki jeszcze tak mocno podniesione, jest całe ponapinane, Często te ręce są aż takie zaciśnięte, albo takie szponowate. Mm to położymy go na podłodze i on będzie leżał i on nie bardzo się zrelaksuje. My też, nam też dorosłym ciężko byłoby nagle tak wejść w taki stan relaksacji, ni stąd, ni zowąd. Dobrze jest to ciało chwilkę rozluźnić. Właśnie poruszać, czy siłowo, czy właśnie taką ekspresją całego ciała, żeby przygotować to mięśnie, mięśnie do tego, żeby poczuły co to znaczy mięsień rozluźniony. Dzieci nie zdają sobie sprawy z tego, że ich mięśnie są w stanie stałego napięcia, nie są w stanie tego ocenić, nie są w stanie tego regulować jeszcze świadomie i tego właśnie musimy ich uczyć. Cele relaksacji, oczywiście zmniejszenie napięcia mięśniowego, uspokojenie, chcemy żeby ci się wyciszyły, uspokoiły, regeneracja psychiczna, regeneracja fizyczna, przeciwdziałanie stanom lękowym, ochrona przed nadmiarem bodźców, pełniejsze poznawanie siebie, rozwijanie wyobraźni, poprawa koncentracji uwagi ale też kreatywności, świadomości swojego ciała. I myślę, że znaleźlibyśmy jeszcze wiele innych plusów, na które by tutaj slajdu nie wystarczyło, żeby to wszystko wypisać. Relaksacje są prostym narzędziem, które możemy wprowadzić praktycznie od jutra i nie wymagają ani specjalnego sprzętu, ani specjalnego jakiegoś wielkiego przygotowania. Wystarczy wziąć, wystarczy pierwszą z brzegu wyciągnąć sobie Relaksacje, wizualizacja tajemniczego ogrodu. Proszę bardzo. I czytamy instrukcję krok po kroku. Dokładnie jest przygotowanie, początek, wejście do ogrodu, odkrywanie ogrodu, miejsce wypoczynku. Wszystko krok po kroku macie tutaj dokładnie opisane i tak naprawdę można zaczynać już od zaraz. Warunki sprzyjające wyciszeniu. Oczywiście, ograniczenie bodźców na tyle, na ile jesteśmy w stanie. Wiadomo, że jeżeli na przykład pracujemy w przedszkolu czy w szkole i obok gru grupa hałasuje, albo za oknem mamy um, ulicę, albo jakąś budowę, no to trudno, na to nie mamy wpływu. Możemy ograniczyć to, co się da, czyli na przykład zamknąć okno, zamknąć drzwi do sali albo otworzyć okno, żeby ptaszki nam ćwierkały, jeżeli mamy tak, takie możliwości, za oknem. Przygaszenie światła albo leżenie w pełnym świetle, na przykład na łące w ogródku, pusta przestrzeń, jeżeli robimy to w sali, żeby nie było dużo rozpraszaczy, no i porządek. Ważne, żeby nie było chaosu, żeby dzieci, jeżeli będą się ruszały, żeby się nie uderzyły jakieś klocki czy ławki, żebyśmy tam mieli trochę przestrzeni dla siebie. Temperatura to taka opcja, Optymalna 21 stopni. Nie przegrzewamy, nie wychładzamy tej sali. Ciepło w takim sensie przytulności, ciepłe, miękkie materiały, one zawsze bardziej mm, tak nas otulają i świeże powietrze, czyli dobrze taką salę przed relaksacją przewietrzyć. Ale też ta przytulna przestrzeń to ograniczenie multimediów, miękkie materiały typu poduchy, koce, dywany, akwarium, jeżeli mamy coś, co będzie dodatkowo nam sprzyjało temu wyciszeniu, czy na przykład zielone rośliny. Ale jeżeli nie mamy, to też się nie stresujmy. Zobaczcie, tutaj relaksacja piesza, którą Wam pokazuję, to sesja mindfulness, podróż po swoim ciele, podróż po moim ciele. Możemy sobie od tego spokojnie zaczynać i tam relaksacja, zobaczcie, jest właściwie dość bierna. Tutaj dzieci leżą z ugiętymi kolanami, czasami dotykają części ciała, o której jest mowa w relaksacji, czasami poruszają tą częścią ciała, czasami się gdzieś będą przeciągać, ruszać czy turlać, ale tak naprawdę nie wymaga to, większego przygotowania przestrzeni oprócz tego żeby trochę miejsca dla tych nóg rąk czy tych dzieciaków się znalazło i tak naprawdę zobaczcie sobie też tutaj akurat na tych filmach które dla Was nagrywaliśmy Mamy dzieci i młodzież w różnym wieku. Ja też chciałam to pokazać właśnie w ten sposób, że zarówno małe dzieci w wieku przedszkolnym młodszym i starsze przedszkolaki, pierwszo, drugo, trzeciokraciści, jak i nastolatki świetnie angażują się i dobrze czują w tych relaksacjach. W tej książeczce, akurat w tym e są relaksacje zarówno dla młodszych, jak i dla starszych dzieci. I też tak starałam się robić, żeby te relaksacje. Zobaczcie, że są wszystkie sprawdzone zresztą w, na żywych dzieciach. Te relaksacje można było też przerobić, na, trochę uprościć, troszeczkę e, skomplikować, e, żeby można było w każdej grupie wiekowej e, pracować. Kotwice neurologiczne co to jest? E, kotwica neurologiczna to jest budowanie zasobów. Zasoby to są takie. E, Przestrzenie, takie e, nasze właśnie mocne strony, po które możemy sięgać wtedy, kiedy potrzebujemy się zrelaksować, wyciszyć, wyregulować. E, kiedy mamy gorszy dzień, pomyślimy sobie o czymś przyjemnym i to już powoduje wyciszenie. E, myśl o czymś relaksującym. Wywołuje u nas pozytywne emocje, pozytywne takie nastawienie bardziej. I im więcej takich zasobów zbudujemy, czyli na przykład nauczymy dzieci kilku relaksacji, szybkich ćwiczeń, że w momencie tego stresu, czy w momencie kiedy już czują, że już jest troszeczkę za dużo, zamykają oczy potrafią wyobrazić sobie ten ogród, o którym mówiliśmy, ten, tą plażę, tego kota, który gdzieś tam się wije, no wszystko jedno, którą sobie wybiorą z tych relaksacji, zamkną oczy, wskakują do ogrodu i już jest im troszkę lepiej. Czyli im więcej tych zasobów damy dzieciom, tym łatwiej, i tym szybciej będą mogli sobie po niej sięgać. Relaksacje sensoryczne, no wiecie, że jestem terapeutą integracji sensorycznej, więc tych sensorycznych nie mogło tutaj zabraknąć i zaczynamy właśnie od tego poznawania ciała i też w tych kartach tak naprawdę, kartach regulacji znajdziecie takie, Karty, które dotyczą właśnie relaksacji i zazwyczaj te karty mogą sobie gdzieś wisieć i dzieciaki mogą sobie wybierać, którą z tych relaksacji sobie wybrać, czy to relaks w hamaku, czy z bajką relaksacyjną, czy na przykład na pufie, czy leżanie 5 minut na dywanie, również takie szybkie, proste relaksacje można po prostu wprowadzać. Mocne ściskanie, również coś, co szybko w grupie możemy wykorzystać. Tu akurat dziewczyny ściskają woreczek gimnastyczny. Może to być ściskanie gąbki, gniotka, czegokolwiek, co posłuży nam do relaksu. Zgniotanie mocne też stymuluje propriocepcję, czyli to tak zwane czucie głębokie, którego intensywne stymulowanie wywołuje wyciszenie w ciele nawet od 2 do 4 godzin. Trening węchowy, kolejna sensoryczna, fajna przygoda. Tutaj no, tych pomysłów na treningi węchowe może być cała masa. Tutaj zobaczcie, dużo ćwiczeń w kole. Często będziemy sobie coś w tym kole podawać. Budujemy wspólne pole uwagi, budujemy też taką wspólnotę tego koła, bo w kole każdy siebie widzi nawzajem, każdy widzi swoje reakcje, każdy widzi prezentera prowadzącego, nauczyciela. Każdy ma równy dostęp do niego, jesteśmy tam równi. I tutaj włochamy sobie, naciskając ten pojemnik. W środku są różne zapachy. Tutaj widzimy też szklane na obrazku, a u góry są właśnie te miękkie. Przez to też ćwiczymy tą propracety, czyli czucie głębokie, czyli też się troszeczkę wyciszamy naciskając ten zapach. I oczywiście zgadujemy, co to jest. Na jednym treningu węchowym powinno być maksymalnie 5 zapachów i na pewno nie więcej. I odgadujemy, co to może być za zapach. Relaksacja sensoryczna, podróż do krainy zapachów. To jest jedna z tych relaksacji, która właśnie jest zawarta w tej książeczce. 15 relaksacji. I tutaj widzimy, że dzieci na przykład leżą już na kocykach. Czyli też takie kocyki czy dywan. To jest taki fajny element, który dzieci też usiemia w konkretnym miejscu. One wiedzą, gdzie jest ich przestrzeń i jest im mięciutko, jest przyjemnie. Zobaczcie, jak te dzieciaki się rozpływają. I tutaj w tekście tej relaksacji rzeczywiście macie. Wy wyobrażenie różnych zapachów, przypomnienie. Te opisy są na tyle soczyste i obrazowe, żeby dzieciom było łatwo wyobrazić sobie ten zapach. Każdy oczywiście będzie sobie ten zapach przywoływał inaczej. Ale pamiętajmy też, że myślenie o zapachach, czy ćwiczenie właśnie węchu, to jest stymulacja hipokampu. To jest taki ośrodek w naszym mózgu, który odpowiada za pamięć, koncentrację, orientację w przestrzeni. Czyli zobaczcie, leżymy sobie na dywaniku, leżymy sobie na kocu, słuchamy Mamy jakieś tam opowiastki o jakimś zapachu, relaksujemy się, ale jednocześnie intensywnie aktywizujemy tą część mózgu, która później za chwilę na matematyce, na zajęciach ruchowych, na kodowaniu będzie nam po prostu przy, przydatna, która pomoże nam w orientacji w przestrzeni i w zapamiętywaniu nowych rzeczy, które na przykład dzisiaj przygotowaliśmy dla naszych dzieci w grupie. Głuchy telefon przez balon. No, zabawa, którą na pewno już u nas widzieliście, bo to jest jeden z naszych ulubionych hitów i bardzo często robimy ją na zabawach, na różnych spotkaniach, na warsztatach, na zajęciach grupowych, na tusach. Głuchy telefon przez balon, czyli. Taka no, zabawa, którą wszyscy znamy, czyli głuchy telefon, tylko że mówimy sobie nie do ucha bezpośrednio, a do balona, właśnie, gdzie troszeczkę inaczej słychać, inaczej się mówi, trochę łaskocze w usta, kiedy tam mówimy. E, więc są to takie bardzo fajne, wyciszające, e, proste zabawy, nie tylko dla przedszkolaków. Tą zabawę robimy absolutnie w każdej grupie wiekowej, łącznie z dorosłymi. Masaże w kole. E, mówimy dzisiaj o wyciszeniu, o tym, jak wyciszyć dzieci w grupie. Więc starałam się przygotować czy przypomnieć te zabawy, które właśnie w grupach można robić, w dużych, małych, w średnich. I to jest chyba jedna z najprostszych zabaw takich relaksacyjnych. Dzieci słuchają masażyka. Tutaj jest akurat list do babci, z tego co pamiętam na tym filmiku. I dziewczyny po kolei wykonują wszystkie te, te ruchy masażyki które są w tekście zawarte. Oczywiście można wymyślać swoje wierszyki, tych wierszyków jest co nie niemiara. Masaż gumą sensoryczną. Masować można absolutnie wszystkim. Masaż taki właśnie uciskowy, mocny, i te masaże można robić też innymi rzeczami, możemy się też zawijać w naleśnik, w chuście, możemy się zawijać w naleśnik, w kocyku, więc naprawdę tych ćwiczeń takich stricte sensorycznych, dociskowych, siłowych, dotykowych, można jak najbardziej wykonywać za pomocą każdego sprzętu. Naleśnik to jest taka klasyka integracji sensorycznej, tak? Jeżeli mamy jak wyciszyć dziecko, idziemy do terapeuty, to terapeuta mówi zawijać w naleśnik, w kołdrę, w koc, w Warto tylko pamiętać o tym, żeby twarz była jednak odsłonięta. I to jest bardzo wyciszające, tak jak maluszki wyciszamy, otulamy w jakieś otulacze, żeby one się wyciszyły. Tak samo tutaj możemy zawijać dzieci w naleśniki. Wyciszają się nie tylko ci, co leżą, jest im dobrze, ale też ci, którzy się bawią w tego naleśnika. Poprowadź mnie. Kiedy odetniemy jakiś jeden zmysł, to wtedy intensywnie zaczynają pracować inne. I w tym przypadku e, oczywiście musimy słuchać. Jedna osoba mówi, druga osoba idzie. E, to może być taki tor przeszkód, gdzie rzeczywiście ta osoba musi dokładnie słuchać instrukcji, pamiętać, co to jest prawo, co lewo, w którą stronę trzeba skręcić. E, kiedy jest to grupa, jest trudniej, bo jest szum, każdy mówi coś innego, nie wiadomo kogo trzeba e, słuchać, ale to. Może być też po prostu tor przeszkód z zamkniętymi oczami. Uwierzcie mi, że dzieci się wtedy bardzo wyciszają, bo się koncentrują na tym tor, torze przeszkód, żeby się nie przewrócić, żeby go dobrze pokonać. To może być zwykła lina skakanka, którą ułożymy i dzieci będą po prostu z zamkniętymi oczami po niej przechodzić. Ale może być też tak w parze czy w grupie, kiedy na przykład cała grupa mówi jednej osobie, co ma zrobić. Wysypywanki od PL, o których wspomniałam wcześniej, czyli hit nad hit. No te wysypywanki myślę, że przeżywają teraz jakiś renesans. I ja je zresztą bardzo polecam i tutaj i dzieciaki małe, i młodzież, i duzi, i mali, i też dorośli przecież lubią sobie układać, czy takie mandale, czy różne Kolorowe obrazki i te drewniane są po prostu niezniszczalne i no, bardzo często z nich korzystamy. Często dzieci, jeżeli mają do wyboru, na przykład w tych kartach regulacji, tam jest też wysypywanka. Jeżeli gdzieś tutaj sobie znajdą, właśnie wisi gdzieś na tablicy możliwość wyboru, to bardzo często wybierają te wysypywanki, właśnie. Relaksacje ruchowe jakie to są? Przede wszystkim tutaj chciałam pokazać relaksację taniec żywiołów. Również znajdziecie ją w tym, tym e-booku. Jest też taka ładna grafika. Gdyby ktoś nie wiedział, co to, to są żywioły, możemy wcześniej zrobić taką, takie wprowadzenie, pokazać ogień, wodę, powietrze i, i ziemię. Widzicie mi teraz, wyleciał czwarty żywioł. I e, można to zrobić oczywiście też do muzyki, jeżeli chcemy dopasować konkretną muzykę. Można to zrobić tylko z wyobraźnią. Każdy może sobie wyobrażać, jak czuje wodę, jak ta woda się porusza. Tutaj również macie dokładne instrukcje w tej relaksacji, co i w którym momencie sugeruje się, czy zachęca się do tego, żeby, żeby wykonywać. To jest ta relaksacja. Taniec żywiołów, e, właśnie. Czyli na przykład teraz zmieńmy nasze ruchy, aby stały się lekkie, jak powiew wiatru. Poruszajcie się całym ciałem, krążąc i obracając się wolno w przestrzeni. Niech każdy ruch będzie swobodny, jak liście tańczące na wietrze. To jest jeden z fragmentów, właśnie tej relaksacji. Co zresztą tutaj widzicie, jak te nasze e, listeczki tańczą pięknie na wietrze, jak każdy to po swojemu pokazuje. Stretching, czyli rozciąganie. Znowu to jest bardzo silna stymulacja proprioceptywna. Proste rozciąganie, najprostsze ćwiczenia, nawet w stanie, czy siedząc w ławce szkolnej, jesteśmy w stanie przeprowadzić. Nawet najprostsze tego typu, że sobie tutaj rozciągamy na przykład ręce, możemy sobie najprostsze rozciągania czy góry, czy w bok, czy jakieś skłony boczne, naprawdę prosto można wprowadzić. A dlaczego to jest ważne? To jest właśnie ta stymulacja, Proproceptywna, dlatego że receptory proproceptywne, czyli te właśnie tak zwanego czucia głębokiego, znajdują się w mięśniach, w stawach, w ścięgnach i w komórkach otaczających te mięśnie. Więc za każdym razem, kiedy my te mięśnie rozciągamy, kiedy, kiedy je aktywizujemy, to stymulujemy się proprioceptywnie, czyli się po prostu wyciszamy. Zresztą co będę mówić? Na pewno dobrze znacie to uczucie, kiedy jesteście właśnie na zajęciach stretchingu, czy jakiejś jogi, czy pilatesu, czy chwilę po prostu wieczorem, nawet przed snem, czy rano się porozciągacie, jak się wtedy czujemy? Po prostu zrelaksowani i wyciszeni. Relaksacja ruchowa, dzień z życia kota zawiera dużo elementów właśnie takich rozciągających. To jest relaksacja, która jest na samym końcu tego e-booka. Od razu jak w ogóle pomyślałam sobie o tych relaksacjach, to pierwsze co przyszło mi do myśli właśnie postać kota, no bo on nam się tak bezpośrednio kojarzy z rozciąganiem, z relaksacją, z wyciszeniem. I tutaj też są takie obrazki pomocne mam nadzieję, czyli obrazki kotów różnych w różnych pozycjach. Które również mogą inspirować do dzieci, jakie pozycje mogą przyjmować albo w jaki sposób się czują. Tak? Czyli jeżeli mamy takiego grubaska kotka zawiniętego w jakieś włóczki, czy w swój własny ogon, to od razu robi nam się weselej i czujemy się po prostu spokojniej. Samo patrzenie na takie relaksujące obrazki można wyluzować i, i no, właściciele kotów na pewno się z tym zgodzą. Bilard na huście to jest taka klasyczna zabawa wyciszająca. Oczywiście chodzi o to, że wszyscy ze sobą współpracują i muszą razem e, doprowadzić tą piłkę do, do samej dziurki. O, jedna się tutaj już udała. To jest zabawa bardzo wyciszająca, bardzo regulująca. Oczywiście jak grupa już za długo pracuje i nie może już tej piłki trafić do środka, już się denerwuje, to zabawę przerywamy, żeby też tej frustracji nie potęgować. Ale zazwyczaj zobaczcie, jest wielka radość, można odreagować ruszaniem tej chusty. A naprawdę fajnie wycisza i koncentruje. Bujanie na huście. Szczególnie polecamy młodszym dzieciom, dlatego że no, maluszki uwielbiają tą zabawę, właśnie bujania na huście. Ale zobaczcie, że my tutaj, tutaj, akurat przy nagrywaniu tego filmu, wcale nie mieliśmy maluszków, a każdy po kolei chciał być bujany. Ja myślę, że im jesteśmy starsi, tym rzadziej mamy okazję do tego, żeby właśnie być bujanym. Więc jeżeli tylko się nadarza okazja, to każdy tak naprawdę by. Chciałmy, kochamy huśtawki, hamaki, i różne inne sprzęty do bujania, i to jest jeden z tych momentów, kiedy możemy sobie naprawdę na to fajnie pozwolić. Również gimnastyka z gumą sensoryczną, z gumą animacyjną, to znowu jest rozciąganie, siłowe ćwiczenie, również jest taki element, taki, takie akcesorium animacyjne, które pomaga nam zaangażować całą grupę, i dzięki temu jednocześnie ich wyciszyć i zrelaksować. Zobaczcie różne rzeczy, wspólne rozciąganie nogami, rękami, tworzenie figur geometrycznych, wykonywanie różnych ćwiczeń konkretnymi częściami ciała, przede wszystkim słuchanie, leżenie, to są te rzeczy, które powodują tutaj fajne wyciszenie. Cicho, cicho, cichoteńko. Dzieci siadają w kolei, poruszają chustą według instrukcji, czyli najpierw cicho, cichoteńko, wolno, a najpierw powoli, bardzo delikatnie, coraz mocniej, coraz szybciej. I uwaga, wielki sztorm, burza na morzu, wichura, co tam sobie wymyślicie. A potem znowu, cii, jeszcze raz od nowa. I dzięki temu, że regulujemy to natężenie, dzieci potem uczą się regulacji swoich emocji, swoich odczuć, swoich reakcji przede wszystkim, e, bo często jest tak, że jestem szczęśliwy, a potem o, nagle jest dziecko złe, albo śmieje się w głos i nagle wrzeszczy i płacze, prawda? Nie ma tych stanów po pośrednich i taką prostą zabawą, bardzo fajnie można wprowadzić właśnie te stany pośrednie, czyli regulować to natężenie, intensywność emocji i e, i głosu i to naprawdę jest bardzo fajna, prosta zabawa, szczególnie przed relaksacjami świetnie się sprawdza. Relaksująca moc wody i piasku. No właśnie, jak sobie pomyślimy o relaksacji, to co nam przychodzi do głowy? Nie wiem jak wam, ale mi przychodzi zazwyczaj do głowy plaża, e, może dlatego, że do tych wakacji już tak coraz bliżej i tutaj właśnie taką relaksację dla Was szukam. To jest pierwszy obrazek, który przyszedł mi po prostu do głowy. Dlaczego? Dlatego, że z relaksacją kojarzą nam się fontanny, wodospady, płynąca rzeka, fala. Prawda, jak widzimy jakiś obrazek. W w pensjonacie albo w hotelu, do którego przyjechaliśmy, to tam zawsze jest jakiś wodospad, jakaś płynąca rzeka, jezioro, morze. Nawet jak jesteśmy w górach, to tam na obrazku jest morze. E, dlatego, że woda nas po prostu wycisza, woda nas reguluje. Nawet jeżeli boimy się wody, boimy się pływać, to samo patrzenie na wodę jest po prostu bardzo regulujące. Woda jest delikatna relaksuje, rozluźnia nasze ciało, więc mamy takie wspomnienia płynące z ciała, ale też jest bardzo rytmiczna, jest bardzo sekwencyjna. Rytm również będzie nas zawsze wyciszał. Przypływ, odpływ, przypływ, odpływ, o tym też za chwilę będę mówić. Dlatego również takie relaksacje znajdują się w dzisiejszym webinarze. E, obserwacje, czy to właśnie różne eksperymenty, tak, woda. Do wody dodajemy olej, dodajemy mm, tabletkę musującą, dodajemy. Mm, y Roszek do pieczenia i różnego rodzaju lampy lawowe, które możemy też łatwo przygotować, czy butelki wyciszeniowe, o których nieraz mówiliśmy na webinarach, z jakimś brokatem, z jakimiś rzeczami, które można tam po prostu przelewać, ruszać. To są rzeczy, które będą nas wy wyciszać, ale to już było. Porozmawiajmy w takim razie o akwarium. Marzenie nie jednej z osób w wielkim akwarium, w które można się wpatrywać zamiast telewizora, i rzeczywiście jest to taka, rzecz i badania również na to wskazują, że e, patrzenie w akwarium e, powoduje wyciszenie około 17%, prawda? Oczywiście są tam pomiary na to, jest pomiar kortyzolu w ślinie, różnych innych czynników, natomiast rzeczywiście jesteśmy w stanie tak to ocenić, że jest to 17%. Pewnie tych badań na ten temat było cała masa, akurat to jest jedna, jedna z tych, na których, do których dotarłam. Patrzenie na ryby, powolno ruszające się, pływające, często pływające w jakimś rytmie albo w kółku, czasami wchodzące ze sobą w jakąś interakcję, to po prostu nas reguluje i wycisza i również w tym pakiecie kart regulacji również są takie karty dotyczące obserwacji obserwacji roślin, obserwacji rybek, również badania są na temat obrazków na przykład w poczekalniach u lekarza. Dlaczego tam często są jakieś roślinki na tych obrazkach albo las? Dlatego, że te obrazki też nas wyciszają. Również są badania na ten temat i te obrazki nie są przypadkowe. Eksperymenty z wodą, tutaj akurat z użyciem pipety, to jest chyba najprostszy sposób. Zobaczcie, mamy po prostu wodę i wlewamy do niej barwnik i patrzymy, jak te kolory nam się mieszają, przeplatają w tej wodzie, ale za pomocą są wody można zrobić jeszcze całą masę innych relaksacji. Tutaj macie relaksację magiczny, podwodny świat, przepraszam, podwodny świat. Akurat z wykorzystaniem folii malarskiej, gdzie dzieci sobie mogą kropić rączkami po tej folii. Dobrze, żeby ta woda była też taka przynajmniej w temperaturze pokojowej albo ciepła, gdzie możemy sobie kapać, gdzie możemy mówić tą relaksację, ale też wymyślać sobie swoje, gdzie możemy imitować troszeczkę wodę, falując wcześniej tą fo folią i bawiąc się nią. Także zobaczcie prosty sposób, ale dosyć niekonwencjonalny, trochę inny do tego, żeby wprowadzać relaksację, czyli tutaj już powiedzmy rekwizyt, który musimy mieć, i też dzieci, które nam tej wody nie rozleją, nie rozchlapią, ale ja powiem Wam, że mam tylko dobre wspomnienia z tego typu relaksacjami. Jeżeli boimy się robić to w pomieszczeniu, to ja zachęcam, robimy teraz wyjście do ogródków, do parków, jest coraz cieplej i można tą wodę również do ogródka zabrać. Lekcje ciszy według Marii Montessori. Wiecie też, że korzystamy często z inspiracji Marii Montessori, dlatego że dobre pomysły trzeba przekazywać dalej. To jest jeden z takich klasyków, czyli przekazywanie sobie szklanki, tu akurat kubka pełnej wody. Tak delikatnie, tak spokojnie, żeby nie uroniła nam się ani jedna kropelka. Czyli taka klasyka, można powiedzieć, lekcji ciszy, również tych porannych kręgów czy zabaw wyciszających w trakcie dnia. Poczuj kropelkę, kolejna, kolejna klasyka Marii Montessori. Tutaj akurat kropelka z dodatkiem jeszcze dodatkowo zapachu, również używamy pipety. Dzieci mają zamknięte oczy, nauczyciel podaje. Kroplomierzem, czyli pipetą, krople wody na twarz dziecka lub na rękę. Gdy dziecko poczuje kropelkę, może otworzyć oczy. Zobaczcie, jak tutaj są dziewczyny zaskoczone na jaką część ciała dostały tą kropelkę. Oczywiście można to ustalić, że to tylko na ręce, na dłonie. Dzieci mogą siedzieć w kolej i trzymać się dłonie przed sobą i my tylko na te dłonie im dajemy. Tutaj ze względu na to, że mamy grupę, która się zna, która... Znaczy, oni się nie zawsze wszyscy znają, ale dobrze się czujemy razem, to pozwoliliśmy sobie troszeczkę poszaleć i na różne części ciała tą kropelkę podajemy. Jest radość, jest skupienie, ale to jest taka radość. O, poczułem taka naprawdę fajna, spokojna i radosna chwila dla każdego dziecka. I tutaj każdy poczuł, jeszcze dodatkowo będzie pięknie pachniał i jest uśmiech również tu no właśnie, ja jestem też fanką pipet dlatego, że dzieci nie lubią tutaj z wykorzystaniem właśnie kart regulacji dziewczynka wybiera sobie robienie kropelek ja tą zabawę też pokazywałam na webinarze o przebodźcowaniu nakrapianie na każde z tych dziurek na każde z tych przystawek po jednej kropelce, można je potem zbierać z powrotem, można też nakrapiać na przykład mleka kolorową wodą z można wkraplać ten kolor właśnie do szklanki, żeby on się tam delikatnie rozchodził, albo właśnie na przystawkach. To jest zabawa, która dzieci strasznie wciąga, i nieważne, czy to są dzieci, które są bardzo nadpobudliwe i ruchliwe, czy to są wyciszone, spokojne dziewczynki czy chłopczyki. Ta zabawa po prostu jest uwielbiana przez wszystkie dzieci. Tutaj akurat pokazana na przykładzie pracy z jednym dzieckiem, ale możemy to zrobić bez problemu z większą ilością dzieci. Zamiast pipety można używać też na przykład pomponów i za pomocą pompona przelewać wodę z jednej szklanki czy z jednego kubka do drugiego. Możemy wyciskać gąbkę, czyli tak naprawdę tego tej wody i wyciskania wody można na różne sposoby, można ją wykorzystać do wyciszania dzieci. Przesypywanie piasku. No, jak nam się e, kojarzy, prawda? E, ciepły piasek z wakacjami, z relaksacją, leżenie na ciepłym piasku, jak już sobie o tym myślę, to już jestem zrelaksowana, prawda? E, I przesypywanie takiego ciepłego piasku jest super zabawą. Można taki piasek na przykład e, wystawić wcześniej, jeżeli mamy ciepłą, e, słoneczną pogodę. Za okno, żeby się nagrzał. Można też spróbować nagrzewać w piekarniku, ale tak naprawdę wystarczy wyjść gdzieś do piaskownicy, wyjść gdzieś, gdzie taki piasek mamy dostępny i tam przeprowadzić jedną z prostych relaksacji, właśnie związanych z piaskiem, albo po prostu. Zrobić taki, taką sesję mindfulnessową, czyli na przykład wkładamy rękę do piasku, co czujesz, tak? Albo jak przesypuje się piasek między palcami, co wtedy czujesz? Jakie to uczucie? E, jakie e, wspomnienia może przywołuje? E, co jeżeli zakopisz sobie rękę w piasku, jak się wtedy czujesz? Jakie masz odczucia na tej ręce, na skórze, e, na paznokciach, prawda? Może ten piasek dostaje się gdzieś między paznokcie. Oczywiście dla dzieci nadwrażliwych sensorycznie. Zabawa w piasku może być trochę nieprzyjemna, bo nadwrażliwość dotykowa bardzo często jest tak to dosyć charakterystycznie objawia się niechęcią do dotykania piasku, ale może to jest jeden ze sposobów, żeby ten piasek pomóc oswoić dzieciom z nadwrażliwością dotykową. Klepsydra to także piasek. Mogą być też ciężkie maskotki z piaskiem, mogą być termofory, akurat tutaj ciepło, prawda, które gdzieś emanuje z tych, z tych różnych maskotek, przytulanek, ale sama klepsydra, kiedy my możemy obserwować przesypujący się piasek, kiedy on sobie tam spada, to też no, u nas na parapecie w gabinecie zrymowało się, stoi ją klepsydry o różnym czasie i dzieciaki czasami wpadają takie huragany do sali, robią, wariują różne rzeczy i jak zobaczą te klepsydry i sobie przestawią i stoją i patrzą 15 minut, aż ten piasek cały się przesypie. Niesamowite. Eee, przyda się w każdej grupie. Na pewno pudełko gniotków, eee, to może się wydawać proste, ale też nie takie oczywiste. Pudełko gniotków w każdej grupie przedszkolnej i pudełko gniotków w każdej klasie szkolnej rozwiązałoby nie jeden problem, eee, nie tylko dzieci, ale także nauczycieli. I bardzo często i większość diagnoz, które pisze pisze jak dosyć dużo, i na koniec zawsze daje zalecenia do pracy w przedszkolu lub w szkole. Zdecydowana większość zawiera tam zabawę gniotkami. I rodzice często mówią, no tak, ale nauczyciel nie chce się zgodzić, bo inne dzieci też będą chciały. I bardzo dobrze. To jest taka rzecz, jeżeli się nauczy fajnie dzieci stosować to pudełko, to naprawdę dzieci potrafią z niego korzystać. Jesteś zmęczony, idź pościskaj sobie gniotka. Nie możesz wysiedzieć w ławce Teraz będzie długa czytanka. Idź po gniotka. Ja będę czytać, a Wy możecie słuchać. Ty możesz sobie tego gniotka w międzyczasie ściskać. Oczywiście, jak każda rzecz, musi być dobrze wprowadzona czyli ustalamy zasady korzystania: co robić, czego nie robić, kiedy te gniotki można używać, w czym nam pomagają. Na początku może być różnie. Dzieci mogą coś kombinować, jak to dzieci chcą posprawdzać, pobadać, ale potem zobaczycie. Że jeżeli takie pudełko gniotków jest w sali ogólnodostępne, że dzieci mogą przychodzić i się tam regulować, to naprawdę przynosi to super efekty. Gumy Teraband, takie które można rozciągać, takie które można z nimi ćwiczyć, fajnie się sprawdzają, na przykład jak są zawiązane wokół krzesełka. Jeżeli mamy dzieci już szkolne albo starsze przedszkolne, czyli Zerówkowiczów, wokół krzesełek, wokół ich nóżek można zawiązać. Właśnie takie gumy. Ja już w wielu szkołach, nawet tam, gdzie chodzą moje dzieci, są te gumy na tych krzesełkach zawinięte, bo dzieci, jak siedzą, to mogą sobie tymi nóżkami tam rozpychać, merdać, prawda? Nie wiem, jak to się nie profesjonalne słowo mi teraz nie przychodzi żadne do głowy oprócz merdać. Natomiast ruszać tymi nogami, rozpychać, naciskać, i dzięki temu są w stanie dłużej wysiedzieć i skoncentrować się. Ale też zapewnia to lepszą postawy ciała podczas siedzenia. Berety sensoryczne, też służące albo do stania, albo do siedzenia. Wyciszające, bo dzieci się nie muszą wiercić, ten beret się wierci zamiast nich. I słuchawki wyciszeniowe, jeżeli dziecko jest za głośno w sali, nie może się skupić, trzeba coś przeczytać, trzeba się skoncentrować, albo dziecko potrzebuje się chwilę zresetować. Na 5-10 minut taką słuchawkę, takie słuchawki może założyć. Dobrze, oczywiście, jeżeli każde dziecko będzie miało swoje słuchawki. Teraz, o rany bo kto będzie przynosił swoje słuchawki i znowu jeżeli damy taką możliwość poinformujemy rodziców to takie słuchawki zazwyczaj znajdują się w plecakach albo w workach dzieci i też takie szkoły i przedszkola znają gdzie każdy ma po prostu swoje słuchawki podpisane jak potrzebuje to idzie i zakłada także super sprawa to nie jest wcale taki kosmos relaksacje muzyczne oczywiście muzyka zawsze będzie nas wyciszać, relaksować. wspólne śpiewanie, granie na instrumentach dętych to zawiera również oczywiście element głębokiego wdechu, często wdechu i wydłużonego wydechu, bo kiedy śpiewamy to wydechamy je znacznie wolniej. więc wspólne śpiewanie, wspólne rytmizowanie to jest jak najbardziej zabawa świetna, wyciszająca, relaksująca. Ale też znowu wracamy do lekcji ciszy Marii Montessori, czyli na przykład podawanie dzwoneczka tak delikatnie, żeby nie zadzwonił. Staramy się tak powoli, delikatnie i z uwagą podawać go, żeby nie wydał żadnego dźwięku. Inna zabawa, jeszcze trudniejsza, którą robię już z maluszkami dwu, trzyletnimi, że można zadzwonić tylko jeden raz i podać dalej. I tu mamy element hamowania, tak? Bo można zadzwonić raz i Podajemy dalej, bo oczywiście chęć jest dzwonienia cały czas, ale regularnie ćwiczone przynosi naprawdę rewelacyjne efekty. Muzyczna gimnastyka. Zobaczcie, mamy rytm, który trzeba powtórzyć, trzeba być uważnym, trzeba zapamiętywać, a takie ćwiczenia zawsze będą nas wyciszać. Różne części ciała, oczywiście dla urozmaicenia, dla dzieciaków, im śmieszniej, im głupiej, tym fajniej. I tutaj no, dziewczyny cudownie, cudownie sobie radzą z tym ćwiczeniem. Rytmiczne klepsydry, już też wiecie, że ja jestem wielką fanką klepsydr żelowych i zawsze jak w gabinecie rodzice widzą taką klepsydrę, dzieci są nimi zafascynowane i rodzice zawsze pytają, pani Asiu, gdzie takie kupić? Także ja zachęcam, żeby również takie klepsydry znajdowały się w przedszkolach i w szkołach, bo one są bardzo wyciszające, każda ma inny rytm, na przykład to jest obrzydliwy glut, który sobie spada bardzo powoli, niektóre spadając kręcą jakiś młyneczek albo kółeczko, niektóre bardzo powoli właśnie sobie tam skapują, jak ten, to też jest jeden z moich ulubionych, niektóre właśnie tak jak widać mają jakieś elementy kręcące, więc są to rzeczy, które naprawdę na długo potrafią dzieci wyciszyć. I też patrząc na rzeczy, które rytmicznie spadają, my sami się rytmizujemy, harmonizujemy, bo wprowadza się jakiś rytm w naszym ciele. Dlatego bardzo, bardzo polecam i zachęcam do używania kle klepsydr. Takie klepsydry można podawać także w kole. I to jest świetna zabawa dla grupy właśnie. Chociaż takie klepsydry, tak jak na poprzednim slajdzie tutaj widzieliście, ja często stawiam w kole, na przykład na podświetlonym panelu i cała grupa się patrzy, może się położyć na brzuch, może się położyć, oprzeć na przykład plecami o ścianę i siedzieć i patrzeć. I to też fajnie się sprawdza. Ale można też takie klepsydry, co zresztą bardzo często robimy. Podajemy sobie w kole i dzieci sobie oglądają. Dobrze, żeby to były na przykład dwie albo trzy różne zupełnie klepsydry, żeby mogli sobie je porównać. tak? I dzieciaki sobie tutaj patrzą. Zobaczcie nawet te osoby, które czekają jeszcze na swoją kolej, są wyciszone, czekają, obserwują jakie klepsydry do nich idą, co one robią, jak kapią. I gwarantuje wyciszenie, akurat przy tej zabawie świetne. Relaksacja muzyczna, świat zwierząt, do utworu Karnawał Zwierząt, tutaj akurat do utworu o łabędziach. Tam też macie takie obrazki z pozycji jogi, czy rozciągania akurat do tej, do tej relaksacji, ale absolutnie nie ma obowiązku, żeby z nich korzystać. Tutaj widzicie pani Magda, która pięknie pokazuje, inspiruje dzieci, otwiera je, coś im tam sugeruje, ale też zawsze zachęca do takiej twórczości. Akurat w tego łabędzia sobie poszła i super, bo to jak najbardziej można modyfikować, jak najbardziej można do siebie dostosowywać i do tego na co danego dnia jest ochota. Bajki relaksacyjne, jest ich cała masa, na szczęście, bo możemy tak korzystać, żeby nam się żadne nie znudziły. E, bajki terapeutyczne dzielimy właśnie na relaksacyjne, psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne. I te relaksacyjne mają wielką moc. Tak jak wiemy, samo słuchanie książki i opowiadania, niekoniecznie takiego relaksacyjnego, po prostu e, książki, bajki opowiadania, bardzo fajnie re, relaksuje i wycisza. No taka klasyka z wydawnictwa Zielona Sowa to wyobrażanki. E, i e, są dwie części tej, e, tej książki, ja też już ją nieraz pokazywałam. Popatrz na siebie, masz na sobie wspaniałe królewskie ubranie, magiczny kombinezon. Jest żywy, grzeje cię lub chłodzi, a gdy tego potrzebujesz, chroni cię. Rośnie wraz z tobą, obejrzyj go, może zechcesz go dotknąć. Przejdź się w nim, usiądź, a potem wstań. Sprawdź, czy nigdzie nie uwiera. Prawda, że wygodny? Uszyty na miarę taki, jak trzeba. To, no twoja skóra pasuje na ciebie idealnie. A propos takiego body positive, prawda? Uświadommy sobie to, że mamy skórę, że to jest nasze królewskie ubranie. Możemy przechadzać się w nimi jak prawdziwe książęta. Cieszyć się, że taki strój został nam dany. Czy na przykład ziewanki? Też często pokazywałam tą zabawę. Kiedy tylko chcesz, ziewaj, ziewaj szeroko, ziewaj głośno, bo jak najdłużej. I to są piękne zabawy. Pamiętajcie, że jak ziewamy to pięknie pracuje nam przepona, ale też rozróżnia się staw ruchowy. I rzeczywiście to są takie momenty, takie miejsca, które fajnie się rozluźniają, które wpływają w ogóle na nasze napięcie, napięcie całego ciała, ziewanie jest świetne, jak podczas ziewanek dzieci, jak podczas relaksacji dzieci zaczną Wam ziewać, to znaczy, że się fajnie zrelaksowały, to jest tylko dobry objaw, niekoniecznie to, że się nudzą, ale to, że czują się po prostu dobrze. Wszyscy ziewają, kolejna książka też taka prosta, z różnymi zwierzętami, których się otwiera paszczę i one ziewają wtedy. I to akurat dla maluchów, ale jak się taką książkę dla Maluchów weźmie na zajęcia ze starszymi, to oni naprawdę się bardzo cieszą. Dzień dobry, automasaż z książeczek Mój spokój i moja złość wydawnictwa zakamarki, gdzie również można przywitać się ze swoim ciałem. Zaczyna się od. Już ukończy na palcach stóp. Dziecko może mm, wykonywać bardzo proste ćwiczenia. Automasaże jak najbardziej są wskazane. Zresztą bardzo polecam webinar, który chyba już prawie dwa lata temu prowadziłam o Dotyku, czyli Zmysł Dotyku. Tam był cały e-book z załączonymi masażami dla dzieci i naprawdę bardzo go polecam. Bajka, bajkoterapia to też inne propozycje, mindfulness dla dzieci, relaksacje dla dzieci w małej główce Wielka Moc i wiele, wiele innych książek, które Kasia Piekaczyk nam tu zawsze pięknie zbiera i nam poleca, bo ona jest specjalistką właśnie od tych super książeczek i nawet przy niektórych są podane klasyfikacje wiekowe, więc bardzo, bardzo polecam. Polecam oczywiście nie tylko te książki wydane już przez wydawnictwo, ale także polecam naprawdę dzisiejszy nasz e-book. Ja nie ukrywam, że ja spędziłam nad nim wiele, wiele takich radosnych nocy. Kiedy go tworzyłam, rzeczywiście tworzenie tego typu pomocy sprawia mi radość, ale też mam nadzieję, że docenicie to, jak one są proste, ale też jak są skuteczne i jak szybko można je wprowadzić i bez tak naprawdę zbędnego przygotowania. Na koniec taka relaksacja zobaczcie tajemniczy ogród, gdzie dzieci są już przykryte kocykami, gdzie są już na poduszkach, gdzie już prawie nam tutaj usypiają ale zobaczcie, że nikt się nie wierci, nikt nie ma marudzi, nikt nie ucieka, wręcz są zasuchane dzieciaki ich potem chcą jeszcze, jeszcze i jeszcze. I to jest właśnie ta książeczka, o której cały czas mówię, 35 stron praktycznej wiedzy i konkretnych relaksacji dla dzieci i młodzieży w różnym, w różnym wieku. Konkurs z nagrodami dalej trwa. Pamiętajcie, żeby udostępnić ten webinar. To jest taka prosta rzecz, a dzięki temu, że udostępniacie ten webinar, my możemy te webinary prowadzić bezpłatnie, a dlatego one są darmowe. I pamiętajcie, żeby udostępniać webinary, bo też sadzimy drzewa. Za każde 100 udostępnień sadzimy jedno drzewo, co miesiąc liczamy statystyki i po prostu wykupujemy drzewa famigowe. Już mamy spory, spory las dzięki wam. mamy. Mamy, a nie macie. Opisz swoją receptę na wyciszenie, to jest ten warunek, żeby otrzymać właśnie jedną z tych wysypywanek. Dzisiaj nagrodą są trzy wysypywanki od Hiokids.pl. Niesamowicie relaksujące, wyciszające, niezniszczalne, pięknie wykonane i korzystamy z nich cały czas. Czyli udostępniamy webinar w ostatnia chwila, żeby napisać swoją, swoją receptę na wyciszenie i za chwileczkę podamy, kto wygrał. I przypominam również o naszych szkoleniach, naszych kursach online. Trwają zapisy na kurs Senso Gimnastyka Mózgu do listy zainteresowanych. Już niebawem, i tutaj zdradzam, kolejną niespodziankę i kolejną wiadomość bardzo ważną. Końcem maja będzie uruchomiona sprzedaż, nie, w czerwcu proszę w czerwcu będzie uruchomiona sprzedaż ponownie Senso gimnastyki mózgu i będzie również druga część Senso gimnastyki mózgu już teraz możecie wejść na stronę sensogimnastyka.pl i, i co i zapisać się do listy zainteresowanych i oczywiście drugi kurs o którym dzisiaj mówię to kompleksowy kurs animatora zabawy animator.famiga.pl tam trzeba wejść i kupić kursy, dlatego że od dziś do 20, do 20 maja jest przed sprzedaż, czyli można ten kurs kupić w znacznie niższej cenie, bo aż 100 zł taniej. Animator.famiga.pl Dodatkowo jest bezpłatny e-book, dostajecie całą sekwencję ciekawych maili z ciekawostkami, a kurs rusza już 27 maja. 347 zamiast 447, jeszcze przez 7 dni. W tej cenie można kupić kurs taniej, do czego bardzo zachęcam. Tak jak wspomniałam, jest to nasze wielkie wydarzenie, ważne dziecko, ważny projekt i mam nadzieję, że również Wam się spodoba. I nauczycielom polecamy do codziennej pracy, i animatorom do prowadzenia imprez, i nauczycielom świetlicy na przykład, myślę, że to jest świetny pomysł, terapeutom zajęciowym, pedagogom pracującym z różnymi grupami, no, rodzicom, którzy chcą zorganizować ciekawe imprezy dla swoich dzieciaków, myślę, że naprawdę każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. I oczywiście czas na pytania. Pamiętajcie, że do dzisiaj cena za pakiet webinarowy, ten ogromny pakiet, czyli zaświadczenie, prezentację 84 karty regulacji oraz 15 autorskich relaksacji dla dzieci i młodzieży. To wszystko jest w cenie 19 zł dzisiaj do północy, natomiast od jutra cena już wzrośnie do 24 zł, jakże ogromnie wzrośnie. E, także mamy mm, to wszystko na stronie famiga.pl przez W184, a ja w międzyczasie e, sprawdzam pytania, sprawdzam e, jakie macie tutaj e, do mnie sprawy. E, super pomysły, chętnie wykorzystam w mojej rozbrykanej grupie. Pani Margaret, tak, e, to te roz, rozbrykane grupy, prawda? To są te najfajniejsze, czyli tak naprawdę wszystkie. <śledziany> I czytam sobie pytanie. Pani szkolenia są wspaniałe. Dziękuję. Dziękuję pani Mario. Klepsydry żelowe, super pomysły. W sali czysto, często słuchamy muzyki relaksacyjnej. Świetnie, Pani Beato. Świetne klepsydry. Widzę, że Wam się podobają. Dziękuję za e-booki już zakupione. Cieszę się, Pani Asiu. Mam nadzieję, że się spodobają. Jestem pewna. Będzie nam miło, oczywiście, za informacje zwrotne. Pamiętajcie też, że jest coś takiego jak Google i opinie Google. I tam można też napisać swoje opinie, co też no, niesamowicie nam pomoże. Pani Agnieszka pisze, Pani Joasiu z kilkoma materiałami webinarów jestem w stanie iść do pracy nieprzygotowana, bawimy się świetnie, kiedy mam kryzys w pomysłach zawsze sięgam po najbliższy pakiet i moc wraca Jejku, strasznie miłe Pani Agnieszko. Myślę, że też dużą zaletą tych pakietów jest to, że można je mieć po prostu na telefonie. Nie trzeba tego drukować. Po prostu ściągacie sobie PDF na telefon i możecie go w każdej chwili otworzyć. Więc nie trzeba tak jak ja tutaj mieć tych wszystkich wydrukowanych kart. Oczywiście karty regulacji dobrze jest mieć wycięte, wydrukowane, wycięte i zalaminowane. Natomiast rzeczywiście są to takie rzeczy, które można można po prostu z nich korzystać. I Pani Agnieszka jeszcze, że senso gimnastyka mózgu jest super. Cieszę się, ja też uważam, że jest super, sama bardzo lubię. E, super pomysły dobra. E, widzę, że pytań brak, e, ale mamy za to mm, e, już zwycięzców słuchajcie wysypywanek, wysypywanki e, wygraje, wygrywają trzy osoby. Aneta Matuszewska-Cierniak, Joanna Zarzycka oraz Agnieszka świerczeńska Gratulacje. Jeszcze raz czytam nazwiska osób, które wygrywają wysypywanki. Aneta Matuszewska-Cierniak, Joanna Zarzycka oraz Agnieszka Świerczeńska Gratulacje jeszcze raz. Bardzo się cieszę, że tak licznie przyszliście dzisiaj do nas. Ja wiem, że słoneczko już zachęca do podróżowania, do wyjścia na zewnątrz. Pamiętajcie, że zawsze można wziąć telefon i słuchać nas również w drodze, więc bądźmy razem w każdy poniedziałek o 19.30 za tydzień na treningu zastępowania agresji i za dwa tygodnie na sensorycznym lecie a ja tymczasem serdecznie się z wami żegnam, mam nadzieję, że jesteście zrelaksowani, zainspirowani gotowi do działania już wchodzicie na naszą stronę, żeby zbadać nasze nowe projekty, kurs animatora oraz zakupić jeszcze w niższej cenie dzisiejszy pakiet, a tymczasem żegnam się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, do zobaczenia, Papa. Pa.